Cześć, dziś pokażę Wam, jak w Maxie stworzyć, moim zdaniem w miarę ładny, profil poprzeczny toru i inne formy terenu. Wczytałem sobie scenerię tor doświadczalny, zaznaczyłem stary teren, wywalam go. Zostawiam same tory, na których będę bazował. Mam tu jeszcze druty trakcyjne, wypadałoby to jakoś podzielić. Wezmę sobie widok od boku. Albo inaczej. Krzywe. Które tory są torami? I gdzieś tu mamy koniec. To są wszystko tory i mam nadzieję nic poza torami. Dobra. Wydzielam sobie tory na nową warstwę. Całą resztę chowam, nie będzie mi potrzebna. Tak się nie da w Maxie, no to robimy inaczej. Klonujemy te tory jako kopię. I tworzymy nową warstwę z naszych klonów. Tory bazowe też ukrywamy. Teraz nasze wszystkie tory łączymy w jedną krzywą. Wszystkie krzywe łączymy do kupy. Na dużej scenerii mogłoby to oczywiście dłużej trwać. Tych rozjazdów bym się jakoś pozbył, gdyż one nie są mi za bardzo potrzebne w tej sytuacji. Tylko czy mogę to łatwo zrobić? Welc tu raczej nie zda rezultatu. Dobra, na razie ten dwutor zostawmy, ale nie zastanawiam się, jak sobie w przypadku dwutora radzić za bardzo. Potrzebujemy tylko jednej niwelety. Chyba że po prostu go wyciepiemy. A potem ręcznie przesuniemy to, co nam będzie wadzić. Trzeba wymyśleć, jak to zautomatyzować. Ale robię to, prawdę mówiąc, pierwszy raz w celach demonstracyjnych. Trzeba by trochę nad tym popracować i wymyśleć sobie lepsze metody. Dobra. Mamy jeden tor, naszą niweletę. Teraz potrzebujemy profilu poprzecznego. Ustawiam sobie w Maxie widok od przodu. Siatkę mam na jakieś 10 metrów. Rysuję linię typu corner, która będzie moim przekrojem poprzecznym. Rów. Tor. A z drugiej strony może nasyp. Nie w tą stronę. Na nasypie to musi iść w dół. W
sumie pod nasypami też się robi rowy. Więc zrobimy sobie taki przekrój. Teraz ustawimy go wymiarowo. Równia pod tor przynajmniej 6,35 metra. Jakaś mucha mi tu lata i mnie drażni. Ustawimy na 3,4 dla równego rachunku. Pochylenie rowu 1,5, głębokość rowu 0,5 metra. Pół metra razy 1,5 daje 75 cm plus 3,4 daje 4,15. Tutaj skos mamy taki sam. Szerokość rowu 0,40. 4,55. Dziesiąt, pięć, 40 na koniec naszego rowu. Równie za rowem dosuwamy tak na oko. Teraz jaką chcemy mieć tu wysokość? 6 metrów na nasyp. Tu na oko będzie nawet mniejszy skos niż przepisowy. Teraz tego punktu nam nie potrzeba. Scalamy te dwa. To ustawię na 13 dla równego rachunku. 6,0. Minus 6,5. Minus 6,5. Trzynaście 75. 14,05, 14,80 i dociągamy na oko. Dobra, mamy nasz przekrój. Wracamy do widoku od góry. Zaznaczamy naszą niweletę. Teraz w zakładce interpolacja mamy te stopnie. Wartość, jaką tu ustawimy, będzie decydować o tym, jak bardzo, znaczy jak wiele segmentów zostanie położonych po długości naszej niwelety, czyli jak bardzo okrągłe będziemy mieli skoki rowu na łuku. No i oczywiście im więcej, tym więcej trójkątów będzie miała nasza siatka. Spróbujmy na 2. Teraz najważniejszy krok. Używamy maksowego modyfikatora sweep. Use custom selection i wybieramy nasz przekrój. Już widać, że w paru miejscach nam nie złapało.
To są jakieś problemy z linią bazową. Co jest? Nie chce mi działać dobrze ten modyfikator. O to mi chyba chodziło. Tu jak usuwałem zwrotnicę, to nam nie połączyło toru. Może po prostu zrobię tak i z offsetem na 10 metrów powiedzmy połączę wszystko. Przy dwutorze oczywiście by to nie zdało rezultatu. Jak widzicie, coś jest nie tak, mianowicie profil nam dało od spodu. Skok na łuku wygląda tak, a jakbyśmy w linii ustawili na 1, czy tak, myślę, że skok na 1 wystarczy. Rów będzie w miarę wykulany, ale bez przesady. Przy dużych łukach to zdaje rezultat. A jeszcze zobaczymy, co da adaptywny. No nie, adaptywny daje zdecydowanie za gęstą siatkę. Powiedzmy, że jesteśmy już z tego zadowoleni. Jeszcze w sweepie były tutaj opcje offsetu, ale opcje offsetu dla całości, a nie dla określonych segmentów, więc chyba to sobie darujemy i zrobimy to potem już ręcznie. Konwertujemy do poli. Zaznaczamy wszystko. Odbijamy kierunki normalnych. Wyłączę siatkę, żeby było lepiej widać. Mamy nasz rów od środka. Nasyp. Znaczy równie torowo. Nasyp. Kolejny rów. I będziemy tam dalej robić teren. Wyświetlę sobie nasze tory. Przygotujemy teraz równie pod rozjazdy, pod nasze żeberko na torze doświadczalnym. Oczywiście w praktycznych zastosowaniach byłoby to bardziej skomplikowane. Nie mogliśmy sobie tak po prostu tego przesunąć, bo nic nie było, nigdzie nie mielibyśmy kątów prostych. I byłoby znacznie bardziej skomplikowane tory. Czy to przejście rowu trochę bardziej wykulamy? O, jakoś w ten sposób. Wracamy do widoku od góry. W naszym przypadku
mam obieg zamknięty, więc zaznaczam to borderem. Jakbym miał prawdziwą scenerię, nie byłoby to kółko. Wziąłbym linię, zaznaczył krawędź zewnętrzną na krawędziach i narzędziem lub zaznaczył wszystko. Tu daje to identyczny efekt. Teraz narzędziem Extrude wyciągam sobie kawałek. I skaluję je do środka. Kolapsuję całą linię do jednego punktu na środku toru doświadczalnego. Oj. Chciałem w trybie wierzchołków. Ale to powinno być w środku geometrycznym, więc może sobie tu zostać. Teraz to samo robię z zewnętrzną krawędzią. Lub Extrude. Skalujemy go na zewnątrz. Może w tą stronę nie potrzebujemy aż tyle. Wysokość na 0. Nie potrzebujemy tak gęstej siatki. Powiedzmy na krawędziach zewnętrznych możemy to zweldować do 50 metrów. Nic nie dało. Do 100 metrów. Na środku. Dobrze. Teraz musimy stworzyć sobie jakieś poziomice. No, na razie to będą poziomice, bo potem przestaną być poziomicami. Narzędziem CAD sobie coś tam tniemy. Klikamy tylko, gdy mamy taki poziomy pasek sygnalizujący, że zostanie to przyciągnięte do jakiejś istniejącej krawędzi, żeby niepotrzebnie nie zagęszczać siatki. Tutaj nie dbamy o to, żeby linie były zbyt okrągłe i tak potem się to nam wszystko rozłoży. Zamykamy kółko. Na środku zrobię górkę, więc wytnę trochę więcej linii niż jedną po okręgu. Okay.
Wyłączamy kata. Zaznaczamy wszystko oprócz naszego profilu poprzecznego toru. Tak, i blokujemy zaznaczenie, żeby czegoś nie popsuć. Zaznaczanie tego to chyba najbardziej pracochłonny moment całej zabawy. Jeszcze ukryjemy tor, żeby tutaj też nic nie zepsuć. Zweldujemy, spróbujmy najpierw na 10 metrów. Na 20. O, to daje w miarę ładną siatkę. Jeszcze nie chcemy tykać krawędzi zewnętrznych, więc je też sobie odznaczę. Jakbym chciał tu mieć jakieś szczyty górskie na krawędziach czy coś, to teraz bym je wygenerował. Gdyż potem przy narzędziach, których będziemy używać, po prostu nasze krawędzie mogą zostać ściągnięte do środka scenerii, a tego nie chcemy. Chcemy mieć krawędzie w stałej w miarę odległości od toru. Jeśli są poniżej toru lub w osi toru, a nie za jakimiś górami, to warto, żeby były odległe o te 3 km maksymalnego renderowania od samego toru. Co w wielu przypadkach jest po prostu zbędne, gdyż jak mamy od razu ścianę lasu albo jakąś górę i nie widzimy, to spokojnie możemy 50 metrów od torów uciąć teren i zoptymalizować scenerię w ten sposób. Teraz jak mamy zaznaczone wszystko, warto sobie otworzyć... Czemu to nie zadziałało? Chcę mieć dwa. A. W jednym sobie damy widok perspektywiczny, który będzie naszym podglądem. W drugim polu damy sobie widok od góry, na którym będziemy pracować. I przechodzimy do narzędzi Paint Deformation. Editable Poly, jak mamy zaznaczone werteksy. Transforms Axis tylko Z. Przynajmniej... Choć nie, będziemy robić to w trybie od góry, więc... Original Normals. Zresztą chyba i tak mamy wszystkie normalne sterczące do góry na razie. Push pull value ustawimy na razie na minus 20. Siłę pędzla mniejszą, ale rozmiar dużo większy. Jeszcze większy. Jeszcze większy. O. A, mamy na minus, dobra. Myślałem, że minus daje jednak w kierunku, z którego klikamy, a okazało się, że jest odwrotnie. Mało tego używałem, nie jestem w tym żadnym mistrzem, tylko po prostu chcę pokazać, że jest taka możliwość. I modelujemy w ten sposób teren zupełnie jak w Transie, w Unity czy w jakichkolwiek współczesnych grach komputerowych wyposażonych w edytory mapy. Damy sobie na plus 20 i wyciągamy nasze górki.
Zwiększę siłę, zwiększę rozmiar. Tu jakąś większą górkę. Tu trochę większą górkę. Gdzieś tu zrobimy też górkę, bo czemu nie? Przechodzimy do relaksu. Zmniejszymy trochę rozmiar. Relaks wygładza naszą siatkę. Jak widać, ją tu też dość znacznie rozciąga. Takich sytuacji nie chcemy. To będziemy musieli ręcznie poprawić. Jakbyśmy tego nie zweldowali na początku, to teraz nie byłoby takich jaj, bo siatka byłaby regularna. Niestety środkowy klawisz myszy mi nadal nie działa, więc mam problemy z nawigowaniem. Wracaj do szeregu. No jak to wygląda w 3D? Tu mamy taką rozpadlinkę. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Coś mi się jakby zablokowało. Nie mogę niczego wybrać. W ogóle mi mysz przestała działać. No, ładne jaja. Aha, mam aktywny widok, który ukryłem. Albo i nie. Co się porobiło? Z kontrolem działa, a normalnie nie. Konwertujemy do mesza. No trudno. Wybieramy jakąś trawkę. Nie rozumiem, dlaczego zawsze na TD jest materiał szary. To jest okropny nawyk. I nakładamy mapowanie 10 na 10 metrów. Do mesza. Chyba normalny, jednak przeliczymy jeszcze Rheinsteadem, bo tu się jakieś cuda dzieją. Odsłaniamy wszystko. Odpalamy skrypt.
I eksportujemy naszą semeryjkę. Tego nie będzie na DDL. Jako SCN. Oho. Z wygenerowanych trójkątów sporo. Nasz przekrój już mi jest niepotrzebny. To powinno usunąć zdegenerowane trójkąty. Eksportujemy jeszcze raz. Się wyeksportowało, tym razem chyba bez błędów. Jest teren, są nasze trójkąty. Potrzebujemy jeszcze... A! Jako insta zrobiłem. Jako SCN. Potrzebujemy jeszcze wpisów taboru. A jakieś inkludy w ogóle zapisało? Nie. Ale bez tego też da się jeździć. Chcę tylko pokazać, jak wygląda to, co zrobiłem. Zapisujemy. Jeszcze sobie wczytamy to do Rheinsteada, żeby wygładził nam normalne. W Maxie były jakieś jaja. Zaznaczamy TD teren. Przechodzimy do zakładki struktura. Wczytujemy wszystkie inkludy. Pliki według typu. Tekstury. Grass. Mapuj teren z powtarzaniem co 10 metrów. Przelicz wektory normalne terenu. Przy dużych scenariach to by się nieźle zawiesiło. I w zakładce debugger zapisz plik główny. Wtedy teren 1 powstał. Resetujemy Rheinsteada, żeby go wczytał. I zobaczmy, co osiągnąłem. Oj, zwaliłem wysokość. Ale to kwestia przesunięcia tego tam jakiś metr do góry. Tutaj coś było błędnie, mi się wydaje. Nie, wydawało mi się.
Ale jak widać, mamy ładny nasyp z rowem u dołu. Mamy rów. Mamy naszą niezbyt regularną górę. O! Tutaj jest efekt tej krzywej siatki. Powstał taki brzydki żleb z małej ilości trójkątów. Tutaj też jest jakiś taki hak, który wypadałoby trochę wygładzić. Ale tak to jest, jakby z głowy optymalizujemy siatkę. Siatka z takiej ilości, siatka generowana w ten sposób ma sporo trójkątów i w ogóle przy większych scenariach warto to potem wyeksportować jako teren w E3D. Także ma taką funkcję, że przy odpowiednich wpisach kroi siatkę terenu na te kilometry, wpisuje wszystko jako modele E3D. A jako jeden model E3D, każdy trójkąt kilometrowy jest osobnym sam modelem. Jest to znacznie bardziej wydajne potem przy wczytywaniu niż trójkąty zapisane tekstowo w pliku SCM. Jedna uwaga, wtedy tekstury używane na takim modelu nie mogą mieć kanału alfa. Wszystko, co jest w 24 bitach na teksturach, eksportujemy do E3D. Ja mogę jeszcze pokazać, jak w Maxie tworzyć jeziorka i rzeki, jeśli chodzi o przekopy, bo to już ma w miarę obcykane. I to chyba tyle, chyba że ktoś ma jakieś pomysły. A, jeszcze kwestia tego, że na łączeniu różnych profili pionowych niestety musimy podszywać je ręcznie. Choć Max chyba miał gdzieś jakąś opcję przejścia pomiędzy różnymi przekrojami, ale musiałbym przetestować, jak to w ogóle działa, a prawdę mówiąc nie pamiętam nawet w jakim modyfikatorze to było. Czy to było to na pewno nie było w sweepie, było w jakimś innym. I się zadawało kilka różnych przekrojów, a Max potem szył wobec nich, ale nie wiem, czy nie musiał mieć takiej samej liczby wierzchołków zawsze. Co tu, prawdę mówiąc. No, żeby nie przedłużać, dziękuję.